Pelagia, po 5 latach bezowocnych starań o dziecko i diagnozie lekarki, która stwierdziła, że nie pozostaje nic innego, jak tylko modlić się o cud, prosiła o ciążę Matkę Boską Kębelską. Czy wysłuchała jej próśb? Dowiecie się od Peli. Witam cię, moja droga, to jest twoje miejsce. Witam wszystkich państwa. Ale jak ja mam to rozumieć? Czy lekarze nie dawali ci żadnych szans na to, że będziesz mamą? W moim przypadku lekarze, byłam u kilku lekarzy, powiedzieli, że w moim przypadku no po prostu że nie tak mam szans. Że tak zbudowana, że to nie ma żadnych szans. Że nie mam szans, a jeżeli już zajdę w ciążę, to po prostu będą poronienia, że to szkoda mojego zdrowia, szkoda leczenia. Mhm. Lepiej się postarać o adopcję albo coś, pomyśleć o czymś innym. Po prostu stwierdziłam, że lekarze nic nie wiedzą. Medycyna jest mała, że jeszcze ktoś jest nad lekarzami mocniejszy. Czyli? I uczepiłam się Pana Boga po prostu. Czyli jemu dałaś to zadanie tak, do odrobienia? Tak, tak. A. Dlaczego modliłaś się akurat do Matki Boskiej Kębelskiej? Od dziecka rodzice nas zaprowadzali tam. Moja mama opowiadała mi, że właśnie tam ktoś niewidomy odzyskał wzrok. Matka Boża mu się przyśniła, że leje na nią i postawił kapliczkę. Nie kapliczkę, nawet tylko jakieś zadaszenie zrobił i odzyskał wzrok. Że ktoś przyszedł o kulach, wrócił bez kul. Możemy pokazać zdjęcie, które zostało. Tak, oczywiście, Matki Bożej Kębelskiej. Jak często zdarzało ci się odwiedzać Matkę Boską Kębelską? Bardzo się modliłam do Matki Bożej Kębelskiej. Miałam taki mały obrazeczek, z którym się nie rozstawałam nigdy. No trwało to po 3 latach, zaszłam w pierwszą ciążę. Niestety poronienie bardzo przeżyłam. Po 3 latach. Po roku czasu zaszłam znowu w ciąży. No i niestety, pewnej nocy obudziłam się. No niestety zaczęło się. Który to był miesiąc? To był 7. tydzień. 7. tydzień, a poroniłaś tę pierwszą ciążę? Pierwszą też 7. tygodniu. To było dosłownie tak. Sytuacja się po prostu powtórzyła. Pani doktor mnie przyjęła na oddział. Ciąża była bardzo zagrożona, było krwawienie. Modliłam się bardzo mocno do Matki Bożej Kębelskiej. Prosiłam ją, że skoro już mi dała, niech mi pozwoli urodzić to dziecko. I z tym różańcem w ręku zasnęłam. Zasnęłam. I właśnie miałam taki, ja nie wiem, czy to był sen, czy to się działo naprawdę. W każdym razie ja to tłumaczę, że to był sen. Śni mi się kościół właśnie w Wąwolnicy. To jest duży, piękny kościół. Przez cały środek kościoła są ustawione stoły, takie jak do bankietów, nakryte białymi obrusami do samej ziemi. Naokoło tych stołów siedzą kardynałowie, tak jak na konklawę szli, prawda, ubrani na biało. Ja stoję tak pod chórem daleko, widzę tych wszystkich kardynałów siedzących przy tym stole, wpatruję się w ołtarz i w pewnym momencie to dzieciątko, to jest rzeźba, prawda, z drzewa, to dzieciątko jakby go ktoś odkleił od Matki Bożej, ono płynie, ja go widzę, przez cały kościół płynie w moim kierunku. Poczułam bardzo mocny uścisk, tak za ramię, prawda, tak jakby mnie ktoś za ramię uścisnął i słyszę słowa, nie martw się, wszystko będzie dobrze. Ja się budzę, poczułam zimny chłód, spojrzałam na zegarek, była punktualnie 2 w nocy. No i jest wizyta, obchód lekarzy. Powiedziałaś, co ci się śniło lekarzom? Nie, nikomu nie powiedziałam. Zresztą ja to ze 2 razy chyba w życiu komuś opowiadałam. I pan doktor, ordynator mówi, no mamy malutką nadzieję. Będzie lepiej. Jest lepiej. Może nam się to uda utrzymać. I mówi, a to już może pani tak za swoją potrzebą wstać z łóżka. Bo tak to ja nie mogę wstać. Może pani za swoją potrzebą wstać z łóżka. Tam była taka stołóweczka, na której te panie, które mogły chodzić, to chodziły na posiłki. I na tej stołówce był jedyny telewizor na całym oddziale, czarno-biały. I nie wiem dlaczego, coś mnie tak pociągło. Podeszłam, pstryk, włączyłam telewizor i w tym momencie słyszę słowa Abemus Papa, Karol Wojtyła. I tak strasznie zaczęłam krzyczeć na cały oddział, że mamy papieża, Polaka, mamy papieża.
To były, nie wiem, jakiś po prostu zbieg okoliczności. Nie wiem, dlaczego tak się stało do dzisiejszego dnia. Że to byłam ja wtedy. A jak ksiądz wytłumaczył taki sen? Do snu się nie odniosę, bo to jest trudne do wytłumaczenia. Ale tej nocy, on był kiedy tej był nocy, wybrany. Taki sen był takim dodaniem nadziei, otworzeniem się jeszcze bardziej na łaskę Bożą, ale ja tutaj widzę bardzo ładne zestawienie i lekarza, i Pana Boga. W końcu to ktoś kieruje tą medycyną, to ktoś kieruje biologią. Mhm. Co to jest biologia? To są dzieło i prawa Boga. I proszenie Boga, aby tym pokierował, tak samo ręką lekarza. Ja pamiętam lekarza, kiedy w ogromnie trudnej sytuacji podszedł do kobiety po operacji i powiedział: zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, a teraz wszystko jest w ręku Jego. Mhm. I to dla mnie bardzo ładne było właśnie takie zestawienie. Człowiek robi to, co jest możliwe, ale to nie lekarz wejdzie w te komórki, w biologię, w wirusy, w to wszystko. To już są sprawy Boże. I tak. Ja tutaj bym powiedział, uczę się od Pani takiej ufności modlitwy. Belu, jesteś przykładem dla tych, którzy ewentualnie się zastanawiają. Modlić się czy się nie modlić, ufać czy nie ufać. Jak posłuchałem Twojej historii, to myślę, że nie będą mieli żadnych wątpliwości. To znaczy, ja bym jeszcze chciała powiedzieć, że ja nie zostawiam lekarzy na boku. Mhm. Ja miałam jedno i drugie. Tak jak mówię, krajem nieba, krajem piekła. Zapraszam Cię na miejsce.